Jakby co, nie chwala się tymi markerami, które mam za mną, że o, patrzcie, ile ja ich mam, bo część z nich nawet na przykład nie działa, albo właśnie się już powoli wypisuje. Część działa, ale no wiecie. Tylko po prostu chciałam, żeby było ładne, kolorowe tło. Także dobra, już zaczynamy. 1. Co byś zrobiła, gdybyś rano obudziła się jako LPS? Byle jaki. No, korzystałabym. Korzystałabym z tego, byłoby to na pewno ciekawe. Nie wiem, czy mogłabym się ruszać, czy bym tylko tak stała nieruchomo. Albo siedziała, albo leżała, jak to LPS-y. Ale jeśli bym mogła się przejść, to bym oczywiście sobie pochodziła, patrzyła na świat, takie wszystko wielkie, nie? A jak nie, no to bym czekała, aż ktoś zacznie mnie ruszać, może jak zagram w jakiejś pasjonującej zabawie. Byłoby to fajna przygoda. Tylko że gdybym po kilku dniach już się nie zmieniała w człowieka, to bym poszła, spróbowała odnaleźć tego, kto rzucił na mnie to zaklęcie i żeby mnie odczarował z powrotem człowieka. Tak, taki jest mój plan na przyszłość. Gdyby tak się stało. 2. To kiedy ten mój ślub z Harrym Chopperem? Harry Chopper, słuchaj. Wreszcie mi się spodobało to, ta nazwa, to imię i nazwisko. Nazwisko szczególnie. Harry Chopper, w tej chwili go tu nie ma, więc on jeszcze nie wie o twoich oświadczynach, ale jak tylko będę nagrywać to, o czym wam nie powiem, to powiadomi cię o wszystkim, na pewno. Już nie mnie pytać, przecież to jego decyzja. 3. Gdybyś miała smoka, jak byś go nazwała? No i tutaj jest całkiem łatwa decyzja. Byłby to albo Rex, albo Gandalfus. Gandalfus postał odmienienia Gandalf z Władcy Pierścieni i Hobbita. Ale nie całkiem, jak widzicie, Gandalfus. A Rex jest z mojego komiksu, w którym też występuje smok o imieniu Rex. Kiedyś wam pokażę ten komiks, tak myślę. Bo chcę, żebyście go zobaczyli. Mam już pomysły na 11 tomów. Tak, bo a Gandalfus to jest mój pluszowy smok z Tigera, bo w Tigerze były przez jakiś czas pluszowe smoki. Ja po prostu miałam taką podjarkę i musiałam kupić, no musiałam, on na mnie tak patrzył, on chciał ze mną być i tak, i teraz leży w moim pokoju. Także to jest Gandalfus, mój pluszowy smok, a Rex to jest mój smok z komiksu, więc na pewno na cześć któregoś z nich nazwałabym swojego żywego smoka. 4. Lubisz niesamowity świat Gumballa? Ja uwielbiam. A tak, lubię, bardzo lubię. To jest jedna z moich chyba ulubionych kreskówek. A kogo najbardziej lubisz z Gumballa? Bo ja ogólnie lubię wszystkich, tylko Tobias mnie strasznie wkurza. I lubię wszystkich, ale tak najbardziej na świecie to lubię Darwina. No, także, tak. Lubię Gumballa. Tak, Gumball jest fajny. I 5. ostatnie. Smoki istnieją. Twoja reakcja. Tak, jest, wiedziałam. Yeah, tak, yeah, woo. Tak, ucieszyłabym się bardzo. Tylko pytanie, czy one by były niebezpieczne, bo jakby były niebezpieczne, to bym rozpoczęła organizację tresowania smoków. Jak wytresować smoka 4. Byłabym, tak, chodziłabym z taką, wiecie, z taką obroną ogromną i bym próbowała smoki oswajać, tak, to była świętość, to by było świetne. Dzięki za pytanka, jakby ktoś jeszcze chciał mi coś zadać, to myślę, że jestem w stanie nagrać 3. odcinek kilku pytań i odpowiedzi. Dzięki bardzo za pytanka. Kreatywne były. Kreatywne. Mnie się podobały. Także do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, smoko oglądacze, ziomeczki i siemanko.